Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o chlebie na zakwasie. Jest to przepis, od którego zaczęłam swoją przygodę z chlebami na zakwasie. I wcześniej piekłam na mące pszennej, a ponieważ unikamy teraz pszenicy, więc teraz piekę na mące orkiszowej. Chlebek pięknie wyrasta, fajny miąższ, skóreczka jest taki elastyczny. Także jest to naprawdę niezawodny przepis, ale nie ukrywam, że miałam kilka przygód i właśnie na tym przepisie nauczyłam się, jakich błędów nie popełniać, żeby wypiek był zawsze udany. I są takie właśnie trzy rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Aktywny zakwas. Zakwas aktywny musi buzować. On musi być naprawdę gotowy do działania. Także musi być na wierzchu pianka, musi być w przekroju, jak zobaczycie z zewnątrz w słoiku, jak to wygląda, muszą być pęcherzyki powietrza i to będzie znak, że zakwas jest gotowy do roboty, do działania. Także zakwas aktywny, do tego jak przygotowujemy już ciasto na ten chleb, musi być, ja używam mąki, tak jak już mówiłam, mąki orkiszowej, ale nie o tym chciałam powiedzieć, używam wodę ciepłą, nie może być zimna. Dzięki temu, że ta woda będzie ciepła, automatycznie to ciasto już nabiera takiego rozpędu, ma dobre warunki, ciasto dzięki temu już będzie po prostu ocieplone. Trzecia rzecz, w momencie kiedy już chleb przekładam do foremki, w której będę piekła, nie dopuszczam do tego, żeby ciasto na wierzchu wyschło. Także przykrywam, dlatego dobrze jest skorzystać z naczynia, ja piekę w naczyniu żaroodpornym z przykrywką, dobrze jest wykorzystać takie naczynie i po prostu to ciasto, ten chleb przykryć. Jeżeli nie, to można użyć jakiejś folii, niech ten chleb ma cały czas fajne, ciepłe warunki i niech się nie tworzy na wierzchu taka skorupa, ponieważ nawet jeżeli ten chleb będzie chciał od spodu rosnąć, to on nie pokona tej bariery, jaka jest na wierzchu, nie pokona tego kożucha. Także te trzy rzeczy. Zakwas, ciepła woda, taka jak do drożdży, nie gorąca, to ciepła i przykrywka do naczynia, żeby nam ciasto z wierzchu nie wysychało. Spójrzcie na zakwas. Zakwas ma pęcherzyki. Widać to zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Przygotowuję teraz ciasto, przelewam zakwas, dodaję miód, dodaję wodę, dokładnie mieszam, dodaję mąkę i odrobinę dosypałam otrąbów owsianych, sól i mieszamy. Dokładnie ciasto musi być połączone. Przykrywam i odstawiam na godzinę. Po godzinie ciasto raz, maksymalnie dwa razy mieszam. Tak zwane składanie, powiedzmy. Przykrywam i odstawiam w ciepłe miejsce. U mnie to jest piekarnik, nagrzany do 30 stopni. I po kolejnej godzinie już można chleb przełożyć do formy. U mnie jest forma wysmarowana masłem i posypana płatkami owsianymi. Ciasto chlebowe zostało skrupulatnie przełożone do formy. Przykrywam dodatkowo jeszcze ręcznikiem i wstawiam do piekarnika. Wyrastanie trwa od 4 do 5 godzin, gdy ciasto podwoi swoją objętość, można piec i po upieczeniu oczywiście sprawdzamy, czy jest twarda skorupka, skórka. Pozwalamy mu wystygnąć. Zapach jest po prostu niesamowity. Piękny, wyrośnięty chleb. Idealny. Z masłem. Smacznego. Jeżeli spodobał Wam się materiał, nie zapomnijcie o zostawieniu komentarza, zostawcie łapkę w górze. Zachęcam Was do subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i zapraszam do następnych materiałów. Pa, pa!